Siemanko, z tej strony MJ Jack i dzisiaj zagramy sobie we FNAF-a! Tak! Pierwszy FNAF, piąta noc. A, coś czuję, że dzisiaj nie będzie tak łatwo, ale... Przekonajmy się. Do odważnych świat należy, czyli nie do mnie. Tchórzę strasznie przed tą grą. Strasznie. O, fuck. Nie ma boniacza. No, co jest? Dlaczego to mi się nie pokazywało? No, odbierz to. Ba, nie! What the fuck? Porąbało was, ludzie. Jezu! Chica, co tak szybko? Co w ogóle? Co tak szybko? Chica! What the fuck? Freddy się ruszył. Nie! Gram na dźwięk, tak jak... Gdzie jest Freddy? Gdzie jest Freddy? Łazienki. Foxy nie powinien się zbyt szybko ruszać. Kurde, Freddy! Co jest pierwsza dopiero? Ej, porąbało was, typy. Ej, ewidentnie porąbało was. Teraz to se biegnie. Freddy idzie. Freddy jest. Przy drzwiach. Dobra, nie chcę go wpuszczać. Wydupię mi spod drzwi. Ej, nie dam rady, jest druga. Jest za mało energii. Ja muszę się troszkę rozruszać w tej grze, bo widzę, że... Mimo wszystko, ale... Tracę zbyt szybko energię. Jeszcze się nie do końca łapię w tym wszystkim. Bo nie w ogóle do nas nie przyszedł. Jest pod drzwiami chyba. Nie ma pod drzwiami, czy też tutaj. Kurde, cykam się otworzyć te drzwi, bo mi wydupi na ryj. Kiedy jest w korytarzu, ja już zamykam drzwi, a nie mam zamiaru mu otwierać.
Chyba go odgoniłem. Jak mi się zdaje, że ten dźwięk właśnie to oznaczał. Nie, on jest pod drzwiami dopiero. O Boże, nie, no coś. 27%? Nie w tym życiu. Bonnie do nas nie zawitał dzisiaj, to mnie dziwi. Czy? Wiecie, no, jak na to spojrzeć. Chyba za szybko spanikowałem z tymi drzwiami. Powinienem je zamknąć dopiero wtedy, kiedy on tutaj przyszedł, faktycznie. Okej, czyli pierwszy raz fail. Pierwszy można od razu już obeznać jako fail, bo jest nim w 100%. Nie ma innej opcji. Gdzie on jest? Odgoniłem go dopiero. Jezu, Bonnie! Mówiłem, że go nie ma i nagle kurde dup jest. Dobra, powiedzmy, że jest tutaj. Powiedzmy, że mu zaufam na tyle. Jak się zaśmieję, zamykam drzwi od razu. Bezszelestnie raczej nie przejdę. Jak się zawsze śmieję. Nie damy rady, jest za późno, Boże, za wcześnie jest. No wiecie, to jest pierwsza próba, no. Nie mogę od siebie wymagać, że... Słyszałem go. Majka. Nie mogę od siebie wymagać od razu za pierwszym razem piątą noc przejść, no. Czwartą nam się przyfarciło. Trzecią też, ale... Dobra, pierwszą i drugą też przeszliśmy za pierwszym, z czego drugą... Jak gram tak dla siebie, to... Dobra. Chodź, Freddy. Tyle w temacie. Nie będę resetować, gdyby, bo może nam się przypadać jak wcześniej. Za szybko. No nic, druga próba. Zajęło nam to chyba... z 8, może z 7 minut. No jeszcze ze dwie próby. Maksymalnie dwie próby robimy. Oprócz tej. Robimy jeszcze jedną. Taką ogólną. Jeśli za drugim razem, czyli teraz nam nie wyjdzie, to robimy ewentualny trzeci raz, kiedy jestem na tyle pewien, że faktycznie przejdę do tego, troszkę farta mi zabrakło. I wtedy... Jeśli za trzecim razem nam się nie uda, zakończę odcinek po prostu, bo ja nie chcę robić odcinka jakiegoś mega długiego. Mam pół godziny czasu na nagrania, więc jakby no. Tyle w temacie. Muszę na Foxy'ego częściej patrzeć, bo dwa razy mi uciekł i go nawet nie zauważyłem. Zauważyłem tylko kotarę otwartą. Już słyszę chodzenie. Dobra, Foxy. Faktycznie uzbrajam się w cierpliwość na słuchanie, ale... Bo faktycznie staram się bardziej słuchać niż wcześniej, a nie patrzeć po wszystkich kamerach. Faktycznie staram się patrzeć tylko po tych kamerach, których faktycznie trzeba. No Foxy się już na balangę wybiera. Słyszę kroki, ale ja nie wiem, z której strony one są. O fuck, ale by mi na ryj wydupił. O fuck. Tego faila sobie nie wybaczę. On mógł mi teraz wyskoczyć normalnie na ryj. Najnormalniej w świecie mógł mi wyskoczyć na ryj. On mi tylko odpuścił. Bo ja otworzyłem terminal z otwartymi drzwiami, wiedząc, że on tam jest. Czyli formalnie rzecz biorąc popełniłem największy błąd, jaki można było. On mógł mi wyskoczyć. To jest piąta noc. Mógł mi wyskoczyć. Nie zrobił tego. Ktoś jest przy drzwiach. Wiedziałem. Chica, wydupiej. Nie pozwolę ci zepsuć mi padów. Foxy! Co?
Ej, no co? Dwa typy są. Co jest? O nie, Freddy przeszedł. Fuck. Wydupiajcie mi stąd, bo mi energię zżeracie, no. Zbyt dużo energii mi zżeracie. Dobra. No fuck, dlaczego to... No wydupiaj stąd, Bonnie, proszę cię. Dziękuję. Coś się w łazienkach rusza. Po co tak panikuję? Nie słyszę kroków, tu nie świecę. What the fuck? Proste. Jest Freddy. Nie, no jest, dobra. On się po prostu nie wychyla wtedy, kiedy jest inny animatronik. To jest takie ciekawe w sumie, bo on się chowa wtedy, kiedy jest inny animatronik w pobliżu. On działa tak jakby totalnie solo. Kurde, ruszył się. Gra sobie tutaj. Słyszę to na szczęście teraz w słuchawkach nawet. To jego granie. Więc mogę dowiedzieć się, kiedy stamtąd wyjdzie. Nawet jakby się nie zaśmiał. Okej. Ruszył się. Jest już tutaj na korytarzu. Słabiutko. Słyszałem zbugowania. Bonnie, nie dam ci zniszczyć mi światełek. Jezu, gdzie ja patrzę? Ja wiedziałem, że ty przyjdziesz. Chica jest w kuchni. Fox i Freddy na swoich miejscach. Teraz mamy więcej szans. Teraz widzę faktycznie potencjał w tej naszej wygranej. O, fuck. Nie. Nie dam ci. Wydupiaj mi stąd. Nie dam ci mi tutaj wejść. Nie ma takiej mowy. Tamte drzwi zostawiam zamknięte. Interesujemy się tylko tym i Foxym. Patrzymy się teraz tylko just te drzwi i Foxy. Nic innego. Dopóki się nie zaśmieje, nie otwieramy tamtych drzwi. Tamte drzwi nas nie interesują. O, fuck. Interesują nas just te drzwi i Foxy. Zagapiłem się. Dobra, trzecia, ostatnia próba. Jest potencjał na przejście tego dzisiaj, ale ja naprawdę nie chcę tracić zbyt dużo czasu na to. Jest potencjał, ale ja też mam swoje ograniczenia czasowe nagrania, więc tak jakby ostatnia próba. Jeśli nam to teraz nie wyjdzie, to albo w piątek, albo w sobotę zrobię jeszcze raz taki filmik. Teraz już mniej więcej wiem, jak to działa. Więc mogę na bieżąco sobie to nauczyć się tego, może tak. Więc w piątek albo w sobotę po prostu nagram kolejny film, gdzie już to przejdziemy. Wtedy będę miał pewnie więcej czasu, dzięki czemu będę mógł też ten... ogólnie posiedzieć nad tym więcej, na przykład posiedzieć nad tym 50 minut, żeby to przeszło na przykład za piątym razem i tylko pomontować. A to z Boniem to spieprzyłem. Na równi, kurde. Tak to popsułem, że wow. Strasznie to popsułem. Czekaj, jest w kuchni. Jest czysto. Frediaka przydaje się często patrzeć. Od czasu do czasu światełka. Jeśli nie jestem pewien.
Nie powinno być git, powinno pójść. Mam dziwne, znaczy dziwne wrażenie, no mam nadzieję, że tym razem to nam wyjdzie, no. Nie chcę nagrywać kolejnego odcinka z przechodzenia tej nocy. Jakby to się mija z tym. Jak to nazwać? Słyszę, że ktoś mi pod drzwiami stoi. Chica. Nie, no nie zamknę drzwi bez sensu. Po prostu muszę na nią uważać, bo ona mi wybiegnie szybciutko. Chciała mi światło popsuć. Widać jak się ruszył, czy patrzymy teraz na dwie kamery. Co ja robię? Co ja ćwiczę? What the fuck, co ja robię w ogóle? Jakoś się... gubię we własnych ruchach. No nie, Freddy. Łazienki. Poszło sobie. Kurde, świeci mi słońce. Nie do końca widzę. Zwłaszcza lewą stronę monitora. Mylą mi się kamery. To zły znak. Dobra, spokój. Minimum spokoju. Cii. Bo ja za bardzo panikuję. Za bardzo panikuję. Niepotrzebnie za bardzo panikuję. Spokojnie. Kledź jak jest teraz w kuchni. Frediak. Nie przesadzasz sobie troszkę z odległością ode mnie? Że tak na blisko mi podbiegasz już? Hamie? Ja cię widzę. Tu jesteś. Nie udawaj, że nie widzę. Ej, no znowu to zbugowanie było. Dwa razy kliknąłem i mi się pojawia za drugim razem. Co? No! Co jest? Co to za pieprzone combo? Freddy jest już pod drzwiami. Widzę cię. Dobra, Frediaka mamy gdzieś. Jest 50%, jest trzecia. Mamy szansę to przejść. Jeśli teraz w miarę spokojnie to rozegramy. Proszę, Frediak, cofnij się. Wróć. Odejdź mi spod tych drzwi. Poszedł. Jak daleko? Do drzwi pobiegł. Od drzwi. Odbiegł. Teraz nie wiem, co tu się odwala. Więc wolę zamknąć. Dobra, nie ma go przy drzwiach. Grunt to tyle, że nie ma go pod drzwiami. Jak będzie pod drzwiami, będę musiał się martwić. To jest z drugiej strony? Dobra, jest tu. Fajnie by było wiedzieć, gdzie on jest. Halucynacje. Nie lubię tego. Przez to się tylko coraz bardziej stresuję. Proszę, czwarta. Proszę, szybciutko, czwarta. Proszę. Przebiegł. Jest pod drzwiami, nie chcę go.
Nie chcecie pod drzwiami. No i co teraz, gdzie on niby jest? What? Jezu, nie mogę trafić w przycisk, co w ogóle? Jesteśmy między młotem a kowadłem aktualnie. Aha, znowu było to zbudowanie. Proszę, no, teraz musi się udać, no. Już za dużo czasu nad tym zmarnowałem. Naprawdę. Nie wiem, po co ja tam światło zapaliłem. Odruch. Odbieg, ale gdzie? Nie za daleko. Pewnie na korytarz, wiedziałem. Za to Chica jest pewnie pod drzwiami teraz. Nie ma jej. Ale Fredzi, jak tutaj jest. Tego się trzymajmy. Któryś z animatroników jest pod drzwiami? To jest Bonnie. Muszę pilnować Boniaczek. Mówiłem! Mówiłem! No jest piąta, no proszę. Teraz musi się udać. Czekaj, w kuchni. Proszę. Boniacz jest tak. Proszę, no teraz to musi być szósta, no. No, proszę. Długo. Proszę. Żeby było tak jak czwartej nocy. Długo gra. Niedługo. Proszę, nie, nie, nie. Poważnie. Super, czyli pół godziny zmarnowane na Fredziaka. Trzecią, czwartą noc nam odpuścił, piątej już nie. On dopadł nas dwa razy, raz Bonnie, bo głupio sfailowałem. Byliśmy w sumie bardzo blisko, ale... Tak jak mówiłem, nie mam bardzo dużo czasu, więc jakby więcej sobie nie pogramy. No nic! Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!